Proszę Państwa, mamy zaszczyt gościć Jadwigę Łopatę i Juliana Rosa, którzy za chwilę przygotują się tutaj do wykładu. Zapraszam ich już tutaj do mnie na scenę. Co by tutaj powiedzieć? Walczyliśmy razem, prawda, o pewne sprawy, o GMO to mało nam się udało, ale ustawę o sprzedaży bezpośredniej trochę. Trochę. Witam Was staropolskim z moim hasłem: miłość, zgoda, chleb, sól i woda. Pani Jadwiga Łopata z Julianem Rosem prowadzą gospodarstwo pod Krakowem w Stryszowie. I ona dostała ekologicznego Nobla, proszę Państwa. Ich gospodarstwo zostało po prostu odwiedzone przez księcia Karola. Ale to jest najmniej ważne. To jest najmniej ważne. Ja wiem, że wy jesteście niezwykle skromni, ale Julian ma takie świetne gospodarstwo, o którym wam też opowie. I ja już w tej chwili będę oddawał głos Jadwidze Łopatcie i Julianowi Rosowi, których bardzo serdecznie jeszcze raz witamy. Witamy Państwa serdecznie. My z Małopolski, z małopolskiej wsi. Bardzo nam jest miło być w Podkarpackim. Ja uwielbiam Podkarpackie. W ogóle to lubię właśnie te tereny, które nie są, że tak powiem, ucywilizowane. Na całe szczęście. Sama mieszkam też, mieszkamy na górce, gdzie cywilizacja mało dociera. Może zacznę od tego mojego miejsca, naszego miejsca. Małe gospodarstwo, niecałe 2 hektary, nastawione na samowystarczalność żywnościową i samowystarczalność energetyczną, i my to robimy już od 30 lat. Nie dlatego, że są fundusze takie czy inne, tylko dlatego, że tak rozumiemy życie i to jest sposób naszego życia. Ja mogłabym sobie kupować żywność, ale ja sobie nie wyobrażam życia bez tak zwanego grzebania w ziemi. Ja to uwielbiam, to mi dodaje energii, to mi daje siły i to też daje mi pewność tego, co ja jem. Bo wiem, że to, co sobie wytworzę, wytworzę, bo żywność się wytwarza, nie produkuje. Produkuje się telewizory, samochody i te inne rzeczy towarzyszące. Natomiast żywność się wytwarza z sercem i ta żywność ma być pełna energii, ma być czysta, ma być wytwarzana w ten sposób, żeby nie niszczyć środowiska naturalnego, tylko żeby je ubogacać. I misją rolnika, nie tylko Tadeusza Rolnika, ale wszystkich dobrych rolników, jest wykarmienie narodu po to, żeby ten naród był zdrowy, pełny energii, i zachowanie czystego środowiska po to, żebyśmy mogli oddychać świeżym powietrzem, napełniać się piękną naturą i żeby było pełno życia wokół nas. Tak? Nie tylko tego życia w gospodarstwie, ale też życia naturalnego. To jest jeden aspekt naszej działalności. Natomiast drugi aspekt, taki mocno uwypuklony, to są niezależność energetyczna. My już od lat, ponad 20 lat, powstała pierwsza elektrownia słoneczna u nas na dachu i to chyba była pierwsza elektrownia w Polsce. No i nie pytajcie się mi, co to znaczyło, żeby ją oficjalnie zarejestrować. Przez rok boksowaliśmy się z różnymi urzędami i w końcu jak zarejestrowaliśmy, to zmieniły się przepisy i wypadałoby by to wszystko schować do kosza, wyrzucić. Ale ja jestem góralka, uparta, nie ma siły. A poza tym jak coś się bardzo chce, jest się zdeterminowanym i robi się to z sercem, to wszystkie drzwi się otwierają. Więc tak, mamy tą pierwszą elektrownię słoneczną o ponad 20 lat. Później jak lata upływały, dokładaliśmy różne inne formy korzystania z energii odnawialnych, tak zwane pasywne, mamy tak zwane trackery. W sumie gdzieś 60% energii mamy z tych właśnie różnych instalacji elektrycznych i z oszczędzania też. Mamy też pompę ciepła, mamy takie nowości jak pozyskiwanie wody, czyli deszczówki z dachu, czyli pod każdym dachem jest beczka, bo często jest tak, że jest bardzo sucho i ta woda jest niezbędna i bardzo cenna. Mamy oczyszczalnię ścieków taką przydomową, nawet kilka już w tej chwili.
I powiem tak, ja nie umiem mówić o czymś, jeśli czegoś nie sprawdzę w swoim życiu, więc mówię to dlatego, że ja to robię i mogę powiedzieć i świadczyć, że to działa i że to trzeba robić, tak? Nie ma innego wyjścia w ogóle. A teraz troszeczkę, to tak mniej więcej wygląda nasze życie i to żywność, 80% żywności mamy swojej, pozostałą żywność kupujemy u rolników zaprzyjaźnionych. Do sklepów chodzimy bardzo rzadko, a do supermarketów w ogóle nie chodzimy. A dlaczego, to zaraz wam Julian powie. Co dalej? Dalej. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, że trwa czwarty albo już piąty rozbiór Polski. To jest, można określić, korporacyjny rozbiór Polski. Korporacje wdarły się do Polski jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej i wtedy zaczęli wykupywać te wielkie PGR-y, tak? I tam powstały te wielkie właśnie hodowle świń. Wtedy biliśmy na alarm, ale nikt nas nie chciał słuchać. Biliśmy też na alarm, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, że na takich warunkach, na kolanach absolutnie nie powinniśmy wejść do Unii. Ale też nas nikt nie słuchał, bo wszyscy patrzyli na te góry złota, które miały przyjść z Unii Europejskiej. Więc mam nadzieję, że posłuchacie nas teraz. A co wam chcę przekazać, to właśnie to, że trwa korporacyjny rozbiór Polski, a najważniejszym aspektem tego rozbioru jest niszczenie, przemysł został zniszczony, został ostatni bastion, jest niszczenie w tej chwili rolnictwa. To jest świadoma polityka, tu nie ma żadnych, że tak powiem, nieświadomości polityków, że oni czegoś nie wiedzą i tak dalej. To jest świadoma polityka niszczenia małych i średnich gospodarstw w imię tego, żeby powstały wielkie korporacyjne molochy, które będą produkować, tak, oni będą produkować żywność pełną chemii i GMO, a jeszcze nawet dalej w tej chwili Światowe Forum Ekonomiczne i Unia Europejska i wszystkie te światowe organizacje promują rolnictwo bez rolników. O co chodzi? O to chodzi, żeby wytwarzać żywność zupełnie syntetyczną w laboratoriach, w wielkich fabrykach i nie będzie miejsca dla rolników. Spakują nas, prawda, i będą chcieli nas wyrzucić z naszej własnej ziemi, czemu też już w tej chwili propaganda Światowego Forum, że tak powiem, nakręca tą maszynę. Jest film, bardzo proszę, zajrzyjcie sobie, jest taki film pod tytułem Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. To jest reklamówka Światowego Forum Ekonomicznego, a forum to jest po prostu przedstawicielstwo wszystkich najwyższych, że tak powiem, polityków, instytucji światowych, tych, co nakręcają, jak ma wyglądać życie na całej planecie. A my się pokornie na to godzimy. No ludzie, przecież to my jesteśmy gospodarzami tej ziemi, przecież to my tutaj żyjemy i przecież to my chcemy żyć tak, jak my chcemy żyć, a nie tak, jak nam mówią, że mamy żyć. No więc wracając do tego tematu, że nie będziesz miał nic, a będziesz szczęśliwy, o co tutaj chodzi? Otóż obserwujecie, że pieniądze w tej chwili są produkowane, nie wiadomo skąd, drukarka cały czas produkuje. Na prawo i lewo miliony są wydawane, nie tylko w Polsce, wszędzie. Czym to się skończy? A skończy się tym, że w pewnym momencie zostanie ogłoszone bankructwo państwa, i my jako społeczeństwo będziemy musieli zapłacić. I robiono symulację i dla Polski na pierwszy rzut wychodzi, że każdy Polak będzie musiał zwrócić 40 tysięcy rocznie. Kogo będzie na to stać? No niewielu, ale nie szkodzi. Bank przyjdzie z pomocą, przyjdzie do pana rolnika i powie mu, a niech się pan nie martwi, my weźmiemy pana gospodarstwo i pana dom w zastaw, a panu damy mieszkanie w jakimś wieżowcu tam w bloku, tak? I w zamian za to pan będzie dostawał taką pensję roczną, żeby pan przetrwał i będzie pan zupełnie zależny od naszych chipów, od naszych pieniędzy, a jak pan będzie nieposłuszny, to panu odetniemy konto i tak dalej, i tak dalej. To nie są bajki, to nie są żarty. Proszę państwa, to się dzieje.
to się dzieje i teraz w tej chwili, jeśli my tego nie zauważymy, jeśli my nie podejmiemy konkretnych działań, żeby być samowystarczalnym, to po prostu to się stanie. I teraz pomyślcie, co zostawimy naszym dzieciom, co zostawimy naszym wnukom. Jeśli ich kochacie, no to ja nie widzę innej możliwości, jak od dzisiaj wszyscy pracujemy nad tym, żeby być samowystarczalnym, żeby edukować swoich sąsiadów i żebyśmy byli właśnie krajem mlekiem i miodem płynącym, bo takie mamy zaplecze, my mamy taki potencjał i rolniczy, i ekonomiczny, i minerałowy, że my rzeczywiście możemy być krajem miodem i mlekiem płynącym. I tak powinno być. Ja tego inaczej nie widzę, tak musi być. Także nie patrzcie na mnie zdziwieni, tylko po prostu od dzisiaj podejmujcie konkretne działania. Ja sobie jeszcze tutaj... zerknę. Tak, do tego korporacyjnego rozbioru Polski nie powiedziałam, ale powiem kilka punktów. Mianowicie nasiona. To jest 6 korporacji ma 80% nasion w swoich rękach, a nasze naturalne nasiona są zabronione i generalnie w skali krajowej jest naturalnych nasion naszych lokalnych można sprzedawać 10%. Więc 80% dla korporacji, 10% dla naszych lokalnych. Co to znaczy? Nasiona korporacyjne to znaczy nasiona patentowane, to znaczy, że z tymi nasionami trzeba stosować określoną chemię, bo inaczej nie będzie plonów. To znaczy, że trzeba płacić opłaty patentowe i tak dalej, i tak dalej. Więc kluczowa sprawa, nasiona, my musimy zadbać o nasze nasiona. Następnie pasze. Tak politykę rządy kolejne prowadziły, że nie mamy swojej paszy, natomiast mamy paszę z GMO i dostawy śruty GMO to jest w wysokości 2 milionów ton rocznie co najmniej, kosztuje 4 miliardy złotych. Te pieniądze mogą zostać w kieszeni polskich rolników, ale po co? No i czemu się dajemy tak, że tak powiem, wykorzystywać? Te pieniądze płyną do wielkich korporacji. Dlaczego nasze pasze są złe? Od lat, od 2006 roku, kiedy została wprowadzona ustawa, która miała być wprowadzona w 2006, powinnam powiedzieć, zakazująca stosowania pasz z GMO, mamy rok, który 2021 i do tej pory ta ustawa jest odstawiana, przestawiana i dalej mamy pasze z GMO. I dalej nasi rolnicy upadają, a korporacje zarabiają miliony. Teraz wiecie, jak jest z tymi różnymi przepisami, z tak zwanymi sanitarno-higienicznymi, które nie mają nic wspólnego ze zdrowiem. Natomiast wszystko chodzi o to, żeby rolników, tych właśnie mniejszych i średnich, którzy nie mogą spełnić, zresztą to jest nonsens, żeby takie małe gospodarstwo starało się spełnić takie warunki sanitarno-higieniczne. Tylko wielkie korporacje mogą wypełnić te wymagania. W związku z tym to jest narzędzie, kolejne narzędzie niszczenia tych rolników. I powiem już teraz, oddaję głos Julianowi. Wiecie, że przed wejściem do Unii Europejskiej skasowano, zniszczono ponad 60% różnych przetwórni małych, lokalnych, które były świetne i wcale nie były stare ani złe. Owszem, może tam niektóre wymagały jakiejś poprawy, ale to nie był powód, dla którego je zniszczono. Zniszczono po to, żeby rolnik nie miał gdzie sprzedać, żeby nie było tak zwanych skupów. I w ten sposób właśnie kształtowana była ta polityka niszczenia polskiego rolnictwa. Od momentu wejścia do Unii Europejskiej zniknęło około 500 000 rolników. Ale to nie jest to, czego sobie życzyła Unia Europejska, ponieważ my z Julianem byliśmy na spotkaniu na najwyższym szczeblu w 2001 roku, jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, kiedy
pan minister Pleva negocjował warunki wejścia rolnictwa polskiego do Unii Europejskiej i na tym spotkaniu z komisją, która kształtowała przyszłość polskiego rolnika, w komisji, której nie było ani jednego Polaka, po prostu nam prosto w oczy powiedziano, że Unia Europejska nie jest zainteresowana małymi, średnimi gospodarstwami i że w Polsce ma zniknąć 1,5 miliona rolników. Na szczęście chłopi polscy są bardzo przywiązani do ziemi. Nie zniknęło 1,5 miliona, ale 0,5 miliona to też jest bardzo dużo. I teraz jak my jako konsumenci, ja mówię my w imieniu konsumentów szczególnie, nie zaczniemy kupować bezpośrednio od rolnika, to reszta tych rolników upadnie i stracimy najcenniejsze złoto polskiej ziemi. Tak, mówię to świadomie. Rolnicy polscy są najcenniejszym złotem polskiej ziemi. Mówię to o dobrych rolnikach, szczególnie małych i średnich gospodarstwach. I wcale nie jest wadą, że one są małe i średnie. Austria ma w większości małe i średnie gospodarstwa i kwitną gospodarstwa. 60% jest to rolnictwo ekologiczne, bardzo dobrze się ma. No ale tam rolnicy walczą, konsumenci walczą, nie pozwolą niszczyć swoich gospodarstw. No więc teraz odbijam pałeczkę do konsumentów szczególnie. Przyszłość wasza i to, co będziecie jeść, i wasza wolność zależy od was. To wy teraz musicie się zwrócić do rolników, żeby wytwarzali żywność, a wy chcecie ją kupować, ponieważ rolnicy bardzo się zniechęcili i wielu z nich przestało wytwarzać żywność i tej żywności jest mało i będzie coraz mniej, jak nie zadbacie o to, żeby oni wytwarzali tą żywność dla was. A jak nie zadbacie, to będziecie jeść plastikową żywność z GMO i będziemy schorowanym społeczeństwem i nie będzie wyjścia już wtedy, bo wtedy już nie będzie też rolników. Także zapamiętajcie moje słowa. Rolnicy mali i średni to jest złoto polskiej ziemi. Zawsze bronili ziemi. To jest obrona naszej kultury i tradycji i naprawdę jest z czego być dumnym i jest się czym chwalić. A Julian to poświadczy. Dzień dobry Państwu. Jestem Giuliano Rosa. Jestem rolnik, anglik, ekologik. Jestem prezes Międzyzdrowie Koalicji dla Ochrony Polskich Wsi. I dziękuję bardzo. Ta sytuacja jest tego momentu jest szekram, też COVID jest szekram. Ale jestem bardzo zadowolony widzieć nie ludzi w maskach. Super! Ludzi w maskach. Nie ludzi w maskach. Nie ludzi nosić maskę. Super. Bardzo ważne. Teraz problem jest, rząd musi słuchać obywateli, oni mówią nie. Nie dla COVID-a, nie dla GMO, nie dla 5G i wszystkich. To ostatnie to było nie dla 5G. To jest rozwiązanie. Rozwiązanie jest wykopać rząd. Rząd angielski, rząd polski, rząd Francji, rząd Niemcy, rząd... Wszystkie. Wszystkie. Tak. Wykopać rząd trzeba łopaty. Dobra. Wszystko jest. Niczyjemny być niewolnikami, ha? Niczyjemny być niewolnikami. Nie chcemy być niewolnikami. Nigdy, nigdy, nigdy. I teraz ja mówię angielski. Dziękuję. Okay. Short. Okay. Well, yeah, you took a long time. I mean short sentences. Oh. The answer Jadwiga has already stipulated, and I agree very much with this, that the solution really is that we take back control of our destinies at the local level.
No więc odpowiedź na tą całą sytuację to jest taka, jak ja też podkreślałam, że my musimy przejąć kontrolę na lokalnych poziomach, lokalnie. This is an economic necessity, a cultural necessity, a humanitarian necessity. To jest potrzeba ekonomiczna, kulturalna i człowiecza po prostu. We all know in our hearts that we're perfectly capable in our villages and in our small towns of running our own lives. Dobrze czujemy w naszych sercach, że jesteśmy w stanie lokalnie prowadzić naszą ekonomię, nasze życie w wioskach i w gminach. But our problem is we've been very lazy. We've allowed government to run our lives for us. Ale problemem jest to, że staliśmy się społeczeństwem leniwym i pozwoliliśmy samorządom i rządom prowadzić nasze życie. And that is a big problem. To jest duży problem o ten. We now recognize that, for instance, a local village of 2,000 people, why wouldn't it buy all its food from the farms immediately surrounding it? Why not? No więc pytam się na przykład, dlaczego wioska, w której jest powiedzmy około 2000 mieszkańców, nie zaopatruje się sama w żywność? Dlaczego nie kupujecie nawzajem swoich produktów? Dlaczego nie wytwarzacie tych produktów dla siebie? Isn't that the obvious solution? To jest to prawdziwe rozwiązanie. Czy to nie jest po prostu takie normalne, naturalne rozwiązanie? Ponieważ to jest prawdziwe jedzenie. Ponieważ to będzie prawdziwe jedzenie i będziecie wiedzieć, co jecie. W supermarkecie jedzenie jest nie prawda, to jest mórz ten. Żywność w supermarketach nie jest prawdziwa. Nie. Ni witamina, ni energia, tak. Nie ma ani witamin, ani energii, ma za to dużo chemii. And the money goes to the big corporations and the farmers die because of this. We do it because we shop there. No i teraz kto kupuje w supermarketach, to oddaje swoje pieniądze korporacjom, a w międzyczasie gospodarstwa upadają, lokalne gospodarstwa upadają. So I experimented already on my farm in England. I have a farm around about 450 hectare, half forest, half farmland, very poor soil, very difficult farming land. Ja mam w Anglii też gospodarstwo, to jest około 400 hektarów, połowę to są lasy, połowa to jest ziemia. Ziemia, od razu podkreślam, bardzo słabej jakości, pełno kamieni. And the only way I could make this farm survive economically was by going bezpośrednio od rolnika. I tylko jedyny sposób, żeby jakoś ekonomicznie egzystować na tej ziemi, to jest sprzedaż bezpośrednio, lokalna. My main product was prawdziwe mleko, unpasteurized milk. Mój główny produkt to było mleko niepasteryzowane. And then followed by free range hens, eggs, and then followed by free range pigs, pork, and then followed by many other products, because the local people recognize the difference, the smak, you know, prawdziwe smak. They wanted this food once they tasted it. No więc jak rozpocząłem rozwozić to mleko, to potem klienci zaczęli się dopytywać o jajka, o sery, o maślankę, o masło i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta moja oferta coraz bardziej się powiększała, bo w momencie jak oni posmakowali tej dobrej żywności, to po prostu chcieli różne inne produkty też. And you see, bezpośrednio od rolników, yes, there's no middleman. So the farmer gets the full price and the buyer gets a good price for real food. Bezpośrednio od rolnika to znaczy, że nie ma pośrednika, czyli rolnik dostaje odpowiednią cenę i konsument również ma dobrą cenę, a przy tym ma bardzo dobrej jakości żywność. And young people who we want to take over our farms, at the moment, what are they doing? They're all sitting behind computers. They're all on their cell phones all day.
They live in a virtual reality world. No they don't know what food is. Teraz zobaczcie, co my robimy dla tych młodych ludzi, co oni robią. Oni spędzają godziny przed komputerem albo przed innymi monitorami, telefonami komórkowymi i tak dalej. Oni żyją cały czas w świecie wirtualnym. Tak, wirtualne. To jest porażka problemu, a? I to jest poważny problem. Tak. So they must start learning the pleasures of eating local food, of visiting local farms, of seeing animals like these magnificent Jersey cattle from Tadeusz Rolnik. You can stroke this beautiful cow and you know she will give you a lot of love in return. Children must experience these things. I to my, rodzice, musimy wpoić w młodych ludzi, w dzieci, tą właśnie wartość przebywania na wsi z naturą, ze zwierzętami. Tak jak na przykład tutaj Tadeusz ma taką piękną krowę, którą można pogłaskać i w ogóle napatrzyć się. To jest nie tylko miła idea, to jest necessity. To nie tylko jest idea, to jest konieczność teraz, konieczność. So you see, we country people, we farmers, we people who remember the past, what real food was like, what the interaction between people at the village level was like, we have to now take our world forward, take our children with us and develop our own way of life at the local level and not obey the orders of government. To my, ludzie, którzy mieliśmy to szczęście doświadczać i jeść dobrej jakości żywność i wiemy, co to znaczy smak dobrej jakości żywności, my musimy przekazać to naszym dzieciom i nauczyć je, że jest coś, co się nazywa prawdziwą żywnością. I to jest właśnie ta nasza przyszłość. To jest nasza dobra przyszłość. Nie mamy się oglądać na to, co nam rząd próbuje zafundować, tylko sami musimy to zrobić, iść w tym kierunku. Now I know it's difficult to understand, to jest trudno rozwiązane, that what the World Economic Foundation wants us to do is to give up all our traditions and to destroy all our small farms and to make everything into a centralized world power base. Wiem, że to jest bardzo trudne do zrozumienia i trudne do zaabsorbowania to, co nam w tej chwili oferują rządy i Światowe Forum Ekonomiczne, czyli świat zupełnie abstrakcyjny, świat bez natury. To wydaje się takie dalekie, ale niestety to nie jest dalekie. To się dzieje. They have a name for it and you will be reading about this in your papers. The Great Reset. To się nazywa tak zwane wielkie zresetowanie. Poland's green, nowy porządek świata. Poland's Green Deal. Polski zielony ład. No teraz wiecie, że pan premier Morawiecki jeździ po kraju i promuje tą właśnie ideę. Więc naprawdę weźcie sobie to do serca. To nie jest idea, to się dzieje na naszych oczach. Uwaga, uwaga, państwo. Bezpośrednio, to jest duży problem. Now, you see, they want to take the land out of private ownership and put it all into the ownership of a small cabal who will run the world, not just the country, the world will be run this way. No i tak jak ja mówiłam, Julian też to podkreśla, że celem jest odebranie ziemi od prywatnych rolników i przekazanie tej ziemi do wielkich korporacji. To nawet nie rządy będą rządzić, nie nasz rząd, nasz polski rząd, tylko będzie międzynarodowy rząd. No widzicie, co się już teraz zadziało. Już w tej chwili oddaliśmy swoje decyzje o podatkach i naszą przyszłość w ręce Unii Europejskiej. No to już jest skandal. To sama Unia Europejska, tak. So there's a strap line. There's a line they quote a lot. You see it in the English media a lot. I was telling about this. Okay, you will own nothing and you I will be happy. Okay, you're saying. So that is why it's hard to understand because it's crazy. Nie ma sensu.
to szalone, but they are going to try and do it. No więc jeszcze raz podkreślam, że to jest bardzo trudne do zrozumienia, do zaobserwowania i wydaje się, że to jest niemożliwe, ale to jest prawda i tak będzie się działo. Pomyślcie tylko o tym, kto by pomyślał, że półtora roku temu będzie taka duża liczba ludzi chodzić w maskach i taka duża liczba ludzi się podda eksperymentalnej szczepionce. No pomyślcie, jakby wam ktoś powiedział 2 lata temu, że całe społeczeństwo będzie chodzić w maskach, to powiedzielibyście, zwariowałaś, jakieś konspiracje teorii. Nie, kochani, to się dzieje, a właśnie od tego, jak reaguje społeczeństwo, to śrubka jest przykręcana albo odkręcana. Więc my nie możemy popuścić ani kroku dalej. So if I was elected as your president of Poland, okay. The first thing I would do would say, make sure the people of this country have enough food to eat from their own country. Jak ja bym był wybrany prezydentem, to pierwsze moje działanie byłoby w tym kierunku, żeby zapewnić każdemu mieszkańcowi Polski dobre jedzenie na lokalnym poziomie. Nie żywność importowana. To się nazywa bezpieczeństwo żywnościowe i to jest kluczowe, a my już tego bezpieczeństwa nie mamy. And I would decorporatize all agriculture. Take it out of the hands of these vast corporations. I odebrałbym wszystkie prawa, wszystkie majątki, które mają korporacje. Po prostu korporacje zostałyby usunięte z naszego kraju. I would revive all local trading of quality food. Natomiast wspierałbym rozwój lokalnej przedsiębiorczości, żywności i innych lokalnych przedsięwzięć po to, żeby rozbudzić jak najbardziej lokalną ekonomię. Wiecie, to jest tak, że wszystko zależy od tego, gdzie są pieniądze dawane. Jak są dawane dla wielkich korporacji, no to się rozwijają wielkie korporacje. Jak będą dawane na lokalnym poziomie, no to będą się rozwijać lokalne ekonomie. Ale wtedy my jesteśmy niezależni, a przecież nie o to im chodzi. Chcą, żebyśmy byli niewolnikami. Dla perspektyw zdrowia jest bardzo drogie. Bardzo drogie. I teraz ta żywność dobrej jakości, lokalna żywność, to jest przecież nasze zdrowie. Jesteśmy schorowanym społeczeństwem, a chorujemy dlatego, że przeszliśmy z tej dobrej diety, bo jeszcze nie tak dawno było bardzo dużo lokalnej żywności, na żywność supermarketową, która jest pełna chemii i GMO. I dlatego chorujemy. You're very lucky, Polish people. Because your country still has around 1 million small and medium-sized farms. I słuchajcie teraz, mówi to Anglik. Wy jesteście szczęśliwym społeczeństwem. Bardzo dobrej pozycji jesteście. Macie ponad 1 milion rodzinnych gospodarstw. My tego już dawno nie mamy. But unless we act, that number will be halved within 2 years. Ale jak nie podejmiecie działań, to za 2 lata będzie połowa z tych gospodarstw. I can assure you that will happen unless we act. To jest pewne, dlatego że te gospodarstwa są w bardzo trudnej sytuacji, a napór korporacji jest przepotężny. Nie ma wolności bez ziemi, nie ma wolności bez dobrych polskich rolników, małych i średnich. Nie będzie wolności. Tak. It's the source of being independent, and government doesn't want us to be independent. No i właśnie te małe i średnie gospodarstwa, te wsie takie pełne ludzi, duża liczba gospodarstw rodzinnych, to jest zapewnienie naszej niezależności i dlatego tak z nami walczą, bo to są ostatnie bastiony wolności. My się możemy wyżywić. Ale nie o to chodzi. Nie być niewolnikami. We want to be independent. Jeśli nie chcemy być niewolnikami, to musimy walczyć o to. Nie chcemy być niewolnikami. Dziękuję bardzo Państwu. Czułam, Tadeusz, bo mam najważniejszą sprawę do przekazania albo kolejną najważniejszą. Krótko.
Już. Dwa słowa w tym kodem. Właśnie to Jadzia chce przeczytać, z czym właśnie był problem wejścia na żywo do programu. Pamiętasz, jak u Krzysztofa Skowrońskiego w programie O Co Chodzi, wchodziliśmy na żywo. Ale wyobraźcie sobie, to nie jest tak łatwo tam wejść, bo to zawsze jest szpieg szoguna, który czuwa nad tym wszystkim, żeby ktoś coś bąka nie puścił, ale mnie się i tak udało. Ja miałem chleb, a Jadzia miała wszystko to przeciwko GMO, nasiona, przeciwko GMO i wyobraźcie sobie, że nam nie pozwolili. Nie pozwolili. No i to ich bolało, nie? No więc wchodzi już normalnie sytuacja napięta, normalnie jak barana interes i... Dobra, wchodzicie, ale bez niczego. No jak bez niczego? No jak Jadzia mówi, jak bez niczego to nie wchodzimy. Oni myśleli, że my się tak podniecamy, bo tam będzie na żywo i tak dalej, ble, ble, ble. No i konsternacja, bo to było zapowiedziane na pasku. W pewnym momencie pobiegł normalnie kapak po zabawki i wraca z powrotem. Dobra, wchodzicie, ale tylko z samym chlebem. Dobra, dzięki Jadzi, że odpuściła, weszliśmy z samym chlebem. I słuchajcie, kochani, i dlatego dzisiaj macie temat z pierwszej ręki. Tak jest, to tak się dzieje. Jednym z głównych działań, które trzeba podjąć, to jest odcięcie się od telewizora, czyli albo przez okno telewizora, albo wyłączenie, kwarantanna od telewizji. To jest też najlepsza metoda na wyleczenie się z COVID-a. No, kochani, przecież jakbyście nie oglądali telewizji, to pewnie wielu, bo ja na przykład jak mieszkam na wsi, jakbym nie oglądała telewizji, jakbym nie słuchała wiadomości, nie czytała, to bym w ogóle nie wiedziała, że jest coś takiego jak COVID. Jadziu, trzy kroki. Wchodzisz do pokoju, otwierasz okno, tak. I wyrzucasz telewizor. No tak, ja nie mam telewizora już od 40 lat, tak? Mój syn ma, no nie, 35. Prosta sprawa, przeprowadziliśmy się... Dobra, jak nas pooglądasz? Wybiórczo szukać dobrych informacji na YouTubie, na innych stacjach alternatywnych, tak? No tak szukam swoich wiadomości. Więcej niż trzeba, tak? Mam informacji e-mailem z różnych, prawda, środowisk, które znam i które są naprawdę bardzo poważne środowiska, naukowcy i tak dalej. Pełno jest takich informacji i tych informacji trzeba szukać i tych informacji trzeba trzymać. Trzeba słuchać tych ludzi, którzy naprawdę mają odwagę mówić prawdę. Na szczęście mamy trochę takich ludzi, wspaniałych lekarzy, wspaniałych naukowców, którzy mówią prawdę, no i to jest nasz kolejny skarb, naprawdę, kolejny skarb. Dobrze, ja tutaj mam bardzo ważną wiadomość, mianowicie kolejna pułapka rządu, który chce przekupić samorządy i każdy z nas musi podjąć działanie, żeby temu zapobiec. Czytam was. To jest ze strony rządowej. Współpraca z samorządami dla najlepszej nagrody. Fragment czytam. Ducha zdrowej rywalizacji chcemy także wprowadzić do samorządów. Słuchajcie, zdrowej rywalizacji do samorządów, ale również realnie wesprzeć gminy w realizacji Narodowego Programu Szczepień. Każda gmina otrzyma od rządu od 10 tysięcy do 40 tysięcy złotych na organizację lub promocję szczepień. Za mało się szczepi ludzi, to chcą teraz, aby lokalne samorządy zaczęły wywierać presję na lokalnym poziomie. Wielkość kwoty uzależniona będzie od liczby mieszkańców. No i tutaj ten rodzynek. Wyróżnimy także te gminy, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności. Rząd przekaże
100 tysięcy złotych dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom 75% zaszczepienia swoich mieszkańców. 1 milion złotych dla gmin na terenie każdego z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy wskaźnik wyszczepialności mieszkańców. 2 miliony złotych dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce. Otrzymane pieniądze gminy będą mogły przeznaczyć na dowolny cel. Ja się pytam, co to jest, jak nie przekupstwo? I my na to nie pozwolimy. W związku z tym piszemy do gmin. Szanowny panie wójcie, burmistrzu, radni gminy, szanowni państwo, słuchajcie, bo ja będę prosić, żebyście się podpisali pod tym. Rząd wzywa was, abyście podjęli działania mające na celu przekupienie waszych wyborców, aby zgodzili się przyjąć szczepionkę, w cudzysłowie, na COVID-19. I tu jest odnośnik do tego, co wam wcześniej czytałam. Nie możecie zaakceptować tego żądania, dając, w cudzysłowie, wyróżnienie finansowe dla gmin, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności, rząd zachęca was do udziału w działaniach, które są sprzeczne z podstawowymi zasadami praw obywatelskich i demokracji. Jest to również nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Niezależnie od przekonań politycznych, nigdy nie jest słuszne stosowanie bodźców finansowych w celu wymuszania zdobycia poparcia tych, którzy mają poglądy sprzeczne z poglądami rządzącej władzy. Decyzja o tym, czy szczepić, czy nie, musi pozostać całkowicie w rękach tych, na których życie decyzja ma bezpośredni wpływ. Stanowisko to musi być bezwzględnie respektowane. Oferowanie łapówki tym, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, jest agresywną taktyką stosowaną na przykład przez wielkie korporacje w celu uzyskania przewagi na rynku. Społeczności ludzkie nie są po to, by je kupować i sprzedawać. Niezwykle ważne jest również, aby pamiętać, że jest to eksperymentalna szczepionka, która nie została jeszcze uznana za bezpieczną przez najważniejsze światowe organy do spraw bezpieczeństwa, których zadaniem jest nadzorowanie bezpieczeństwa nowych leków i szczepionek. To czyni podwójnie haniebnym fakt, że ludzie byliby zmuszeni do ich przyjmowania, w wielu przypadkach bez wątpienia wbrew ich zgody. Oczywiście to są nasze pieniądze, tak? Tak hojnie będą rozdawać za to, żeby było więcej wyszczepionych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te cenne rady i śledzenie tych właśnie tych wszystkich szwinglów, którzy nam tutaj serwują.